Dzień dobry, kochani, witajcie o poranku. Właśnie piję kawę i dochodzę do siebie po nocy. Dzieci jeszcze śpią, ja już nie mogłam wytrzymać, więc jem śniadanie. One sobie zjedzą jak wstaną, a jak już się najemy, to bierzemy się za sprzątanie, bo dzisiaj pierwszy dzień naszych wspólnych ferii i zgodnie z obietnicą będę nagrywać vlogi. Będzie 7 vlogów codziennie, będziemy wam pokazywać, co robimy właśnie w te ferie razem. W pierwszym tygodniu ferii nasze dziewczyny były poza domem, były na wyjeździe, także teraz w końcu spędzamy czas razem. Oczywiście z przyjemnością byśmy sobie gdzieś pojechali, ale ze względu na to, że kończymy remontować nasz nowy dom, musimy być tutaj na miejscu i w związku z remontem mój mąż, czyli Piotr, pojechał właśnie z pół godziny temu już do marketu budowlanego dokupić parę rzeczy dla naszych pracowników i później zawieźć je właśnie do domu, więc jestem sama z dziećmi. No, zjemy i sprzątamy, bo dzisiaj sobota, dzień sprzątania, także te ferie zaczynamy od takiego aspektu. Ostatnio zbiłam kominek, mój ulubiony kominek z Yankee Candle, który kupiłam w Kosmetykomanii. I przypomniało mi się, że na szczęście jakiś czas temu zakupiłam nowy kominek do nowego domu i jeszcze go nie zdążyłam zawieźć, także on był w kartonie, tam na przykład też stoi kilka kartonów do wywiezienia już. I widzicie, są plusy tej sytuacji, że te rzeczy wciąż tu są, bo mogłam dzięki temu wyjąć ten piękny czarny kominek i zapalę sobie zaraz zapach Crackling Wood Fire, wyszukam go i zalinkuję wam na dole. To jest właśnie taki fajny, bardzo ciepły, otulający wnętrze zapach, idealny na taki mroźny, spokojny, chilloutowy dzień, który w dużej mierze spędzamy w domu. Wszystko już mamy wysprzątane, dziewczyny bawią się u siebie w pokoju. A ja za chwilę będę zdejmować paznokcie, bo dwa mi się złamały, a ja w poniedziałek idę na wizytę, na zrobienie paznokci na nowo, więc zdejmę sobie te wszystkie, żeby mi odpoczęły przez dwa dni. Dobry był obiad? Najadłyście się? Jedna osoba z naszej rodziny się nie najadła, prawda? Kto? Piotruś. Piotruś. Piotruś jeszcze nie wrócił z domu, więc jedziemy do niego. Mamy gorący posiłek. Pan domu właśnie spożywa swój pierwszy posiłek w nowej kuchni. Nie mogę wam go pokazać, bo mu sobie nie życzy. A co to? Co to jest? Zamiast obrazu? Bardzo ładne. Także idę szukać nowych niespodzianek, jak to ładnie wygląda z daleka. A tam jest u góry zapalone światełko? Bo miałam ostatnio pokazać w filmie. No, w łazience. Tam pod sufitem to kolorowe, co tu możesz tylko z aplikacji. Włączysz pozycję? Masz aplikację na kordonie. Co chcesz? Światełko. Łazience. Ale to LED, tak? No, to jest kolorowe. Bo nie będzie, no to on ci ustawił jakiś. Dobra, idziemy zobaczyć. Jest światełko? Jest! Pamiętacie, jak ostatnio nagrywałam odcinek Nasz Nowy Dom? I mówiłam wam, że tutaj się zapala u góry światełko, ale nie wiedziałam, którym przyciskiem, także teraz już widać, jak to wygląda. I tam też w saunie jakieś jest nowe światełko. Ale bym tam leżała. O jajku. Ale pięknie. Zapaliłaś? No, nikogo tutaj nie ma. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nikogo. Idziemy na spacer nad morze. Muzyka, słyszycie? No.
Takie morze spokojne. Ale cudnie. Idziemy na spacerek, żeby się dotlenić. Właśnie bardzo dziwny jest ten piasek. Taki wilgotny i jakby połowicznie zbity. No, już. No i padła mi bateria. Chodź tu, Sandra. W kamerze. Więc dogrywam telefonem. Ale cudnie. Chciałabym, żebyście zobaczyli to, co ja teraz widzę. Ale niestety możliwości mamy troszeczkę ograniczone. Chyba bym tu przyniósł moje lampy do nagrywania. No ale... Chcę się z wami pożegnać, moi mili, dlatego że prosto ze spaceru wracamy do domu, w którym to zrobimy jakąś pyszną kolację i będziemy kontynuować nasz dzisiejszy chillout. Prawda? O, zobaczcie. Więc ja się z wami żegnam, a was zostawiam z widoczkiem.